Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, 7.55, zaczynamy Onet Rano. Dzisiaj zaczynamy z samochodu, nie mam pojęcia dlaczego, ale się na pewno dowiem z prognozy pogody za chwilę. Ale zanim prognoza pogody, to najpierw zajrzymy do gazet i powiem tak, dzisiaj w gazetach nie ma dużo ciekawych rzeczy, więc skupimy się na dwóch. Pierwsza to jest fantastyczna opowieść w Gazecie Wyborczej o tym, dlaczego PiS zwleka, znaczy może nie dlaczego, bo dlaczego to nie wiemy, ale o tym, że PiS zwleka z poprawką owej koszmarnej ustawy o wycinaniu drzew. Okazuje się, że najwcześniej za 2 tygodnie Sejm się zajmie sprawą nowelizacji ustawy, czyli jeszcze 2 tygodnie można spokojnie rżnąć drzewa jak się chce. Mimo tego, że Platforma Obywatelska zgłosiła projekt, taką nowelizację ustawy, którą można było błyskawicznie przyjąć i tą wycinkę skończyć, ale się okazało to niemożliwe. No i dzieją się w Sejmie przy tej okazji fantastyczne rzeczy. Na przykład minister ochrony środowiska, pan Szyszko, w środę na sejmowym korytarzu został otoczony przez dziennikarzy, którzy go pytali o to, jaki ma pomysł na powstrzymanie wycinki drzew. I minister ochrony środowiska Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedział tak. Szczęść Boże, witam niezmiernie serdecznie, dziękuję ślicznie, szanowni państwo, ja was uwielbiam, kochani, można łapkę pocałować, dziękuję bardzo, kochani, jeszcze takiego powodzenia to ja nie miałem z Panem Bogiem. Muszę powiedzieć, że naprawdę pan minister Szyszko mnie zachwyca, naprawdę, po prostu mnie zachwyca. Może powinien zostać księdzem po prostu, znaczy, bo nie mam pojęcia, co to ma wspólnego z pracą za moje pieniądze na stanowisku ministra. Wiara jest sprawą osobistą, natomiast pan minister nie bierze pieniędzy za to, że jest wierzący, tylko bierze za to, że chroni środowisko, a tego nie robi kompletnie. I jeszcze co więcej, panu ministrowi, który tak publicznie opowiada o tym, że człowiek może ze środowiskiem naturalnym robić co chce, to poleciłbym wypowiedź papieża Franciszka, który powiedział wczoraj, że niszczenie środowiska nie jest w porządku jednak, panie ministrze. Więc warto się słuchać ludzi, których się chyba, sądząc po tym, co pan mówi na korytarzu sejmowym, uważa za autorytet. Jest to po prostu jest naprawdę wstrząsające. Różni są ministrowie, lepsi, gorsi, ale minister Szyszko wychodzi poza skalę. To jest rzeczywiście, wczoraj żeśmy się z niego śmiali, ale czasami trudno się rzeczywiście z tego śmiać. Co więcej, okazuje się, że posłowie PiS-u, kiedy pracowali nad tą ustawą, doskonale wiedzieli, jakie będą jej konsekwencje. Dlatego, że podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski w stenogramie w czasie prac nad projektem ustawy, zanim ona została przyjęta, mówił tak. Są pewne możliwości grania własną nieruchomością, ale jeśli ktoś kupi nieruchomość, to może nią dysponować, może wyciąć te drzewa i nie ponosi za to opłaty i może sprzedać deweloperowi. Tego uniknąć się nie da. Ponieważ sytuacja jest w tej chwili taka, że chociaż ciągle jest zakaz wycinania drzew przez osoby prawne, to osoby fizyczne te drzewa mogą wycinać. W związku z tym, jak ktoś jest właścicielem działki, na przykład odzyskuje ją w wyniku jakże przejrzystego procesu reprywatyzacyjnego, to te drzewa wycina jako osoba fizyczna, a potem jak już działka jest wycięta, już jest na niej pustynia, to wtedy może ją sprzedać deweloperowi, który kupuje, nie kupuje działki z drzewami, tylko od osoby prywatnej kupuje działkę, na której już drzew nie ma. W projekcie, w nowelizacji ustawy ma być zapis, że jak w ciągu 5 lat, jeżeli osoba fizyczna wytnie drzewa na działce i w ciągu 5 lat potem tą działkę już bez drzew sprzeda deweloperowi, to musi ponieść konsekwencje finansowe, tam jakaś duża grzywna za to, że wyciął te drzewa. No tylko, że problem polega na tym, że nie mamy rejestru wycinki drzew na prywatnych działkach. W związku z tym, jeżeli ja wytnę drzewa na swojej działce, następnie sprzedam tą działkę deweloperowi, deweloper zrobi wielki dół w ziemi, ponieważ zacznie podbudowę podziemnego parkingu, zrobi tam dziurę w ziemi, to się już nie da udowodnić, że na tej działce rosły drzewa. Nie ma rejestru, nie ma dowodu żadnego. W związku z tym jest to absurdalne. Znaczy, nie będzie tych grzywien po prostu, chyba że jakiś frajer ciężki się nie zabezpieczy i nie wiem co, sam na Facebook wrzuci zdjęcia swojej działki zadrzewionej. W związku z tym mamy jeszcze spokojnie 2 tygodnie, kiedy można ciąć drzewa, zanim posłowie PiS-u się zbiorą do kupy, ale panie ministrze, z Panem Bogiem. Naprawdę, muszę powiedzieć. I jeszcze jeden troszkę też denerwujący tekst. Znaczy tekst nie jest denerwujący, tylko zawartość jego jest denerwująca. W Rzeczpospolitej Magdalena Lemańska pisze o upadku księgarni. I ten upadek księgarni, chodzi o fizyczne księgarnie w Polsce, jest widoczny gołym okiem. Teraz słyszałem, że jedna z sieci dużych księgarni się zamyka, kolejna. Tych księgarni jest rzeczywiście coraz mniej.
okazuje się, tak co roku słyszymy, że bardzo mało Polaków czyta książki, ale z roku na rok jest coraz gorzej, z czego ja sobie nie zdawałem sprawy. Z badań, i pani Lemańska pisze tak, z badań Biblioteki Narodowej wynika, że pomimo mody na wciągające kryminały w ubiegłym roku alergia na zapach książek dotykała więcej niż co drugiego Polaka, bo ani jednej książki nie przeczytało aż 63% z nas, czyli prawie 2/3 z nas nie przeczytało żadnej książki. Zanikanie księgarni to naturalna konsekwencja tej sytuacji. No oczywiście, że tak, książki się coraz gorzej sprzedają. Jak się też słyszy o nakładach, niebywałe. Kiedyś, żeby sprzedać, chociażby przy okazji Sztuki Kochania, której się sprzedało miliony egzemplarzy w Polsce, pani Wisłockiej, dzisiaj, gdyby dzisiaj to wydała tą książkę po raz pierwszy, to jakby się sprzedało 10 tysięcy egzemplarzy, to byłby wielki, wielki sukces. Trochę to wszystko smutne, muszę powiedzieć. Ta sytuacja z wycinką drzew jest naprawdę poruszająca. Warto pamiętać o tym, dlatego że PiS jakoś w tej sprawie niebywale ostro stoi na straży praw właścicieli prywatnych działek. Znaczy zachowuje się po prostu, jakby to był kongres liberalno-demokratyczny z najlepszych lat. Obrona prywatnej własności. Prywatny właściciel może zrobić wszystko. Ale oczywiście chodzi o wycinkę drzew, bo jak na przykład panie pośle i ministrze Szyszko, jak chodzi na przykład o polowania, to wtedy zmieniacie prawo tak, żeby można było wejść na prywatną działkę i zastrzelić zwierzę, które się tam znajduje. To wtedy myśliwi mogą wchodzić na prywatne działki. Ja jako właściciel tej prywatnej działki nie mogę wtedy powiedzieć, że na mojej działce nie wolno strzelać do zwierząt i nie życzę sobie myśliwych na moim terenie. To wtedy jest ok. Jak drzewa, to wtedy mogę z nimi robić, co chcę. Bardzo to jest wybiórcze, ale najważniejsze, że pan minister Rączki całuje i cieszy się z zainteresowania mediów. Nie mogę się doczekać, jak pan minister przejdzie na emeryturę. Naprawdę nie mogę się tego doczekać. Takie mam przekonanie, że minister ochrony środowiska to powinien być człowiek, który jest wręcz skrajnie po drugiej stronie, że przesadza w drugą stronę. Że to jest człowiek, który o każdy kwiatek walczy, żeby go nie wyrywać. I każda śmierć każdego drzewa jest dla niego żałobą narodową. A tutaj mamy ministra, który... No dobrze. Spójrzmy może w takim razie na pogodę. O, zobaczmy, dlaczego dzisiaj nie mogliśmy sprzed samochodu robić prognozy pogody. Ja ją zaraz, bo tak wygląda Warszawa w tej chwili. I zobacz, Dominik, przestało padać akurat dokładnie w tym momencie. Ale już czytamy, uwaga, czytamy prognozę pogody. Oto mapa. W centrum Warszawa, na górze Gdańsk, na dole Zakopane. Dziś w całym kraju będzie sporo padać. Dobrze, że Państwo o tym mówię, prawda? Bo tak byście nie wiedzieli o tym. Początkowo dość pogodnie będzie na krańcach południowo-wschodnich. Po południu niebo zacznie się wypogadzać na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Czyli po prostu najpierw zaczynamy ranek na południowym wschodzie, czyli w Rzeszowie, a potem sprintem jedziemy samochodem na Mazury i w ten sposób cały czas utrzymujemy się w słońcu. Najcieplej będzie w Rzeszowie, czyli jednocześnie zostawiamy dzieci w Rzeszowie, żeby miały ciepło. W Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Zakopanem 7 stopni. Najzimniej będzie na Pomorzu. W Gdańsku i Szczecinie tylko 4 stopnie powyżej zera. Nie martwcie się Państwo, na pewno w przyszłym tygodniu prognoza pogody będzie dokładnie odwrotna. Także wszystko się wyrówna, średnia będzie dobra. I co my jeszcze mamy? Jeszcze spójrzmy może na to, co się dzieje z korkami. Muszę powiedzieć, że pozytywną stroną jeżdżenia do prowadzenia Onet rano jest to, że się jedzie bardzo wcześnie rano do pracy i w związku z tym nie ma korków w ogóle w Warszawie. Ale zobaczmy, jak teraz w Warszawie wygląda. No i teraz oczywiście w Warszawie jest już dużo gorzej. Z Pruszkowa 42 minuty, z Kaba 34 tylko, ale z Otwocka 48, z Jabłonnej 41. No słabo się w tej chwili jedzie w Warszawie. A w Krakowie... Krakowie nie jest źle. W Krakowie jak zwykle z Michałowic. Ja mam tam znajomego, który w Michałowicach mieszka, to on te korki robi wszystkie. Zawsze tam są korki z tej strony. Ale już z każdego innego kierunku, proszę bardzo, bez problemów większych możemy się przemieszczać. I zobaczmy jeszcze Gdańsk. I w Gdańsku też bez problemu, jak zwykle. W ogóle jeszcze takiej tak zielonej mapy w Gdańsku to chyba nigdy nie miałem. W ogóle tylko z Gdyni. Tylko z Gdyni, a ja słyszałem takie dowcipy, ale nie powtórzę ich. Słyszałem od mieszkańca Gdyni takie dowcipy na temat Gdańska i Gdyni. Naprawdę Państwo macie tam
ale ich nie powtórzę, bo chcę jeszcze do Gdańska pojechać parę razy w życiu. Dobrze, w takim razie ja się zabieram po pierwszego gościa, a Państwa zapraszam, może zróbmy tak, może obejrzyjmy sobie króciutki film na temat nowego cyklu filmowego, który u nas na VOD.pl się pokaże. Mamy fantastyczne filmy dokumentalne. Zobaczcie Państwo sami, a ja się zabieram w drogę i do zobaczenia za półtorej minuty. Tak to właśnie będzie wyglądać. Polecam Państwu bardzo, dlatego że żyjemy w czasach, w których dokumenty naprawdę mogą być ciekawsze niż jakikolwiek film dokumentalny. Wśród nominowanych w tym roku do Oscarów filmów dokumentalnych jest taki film dokumentalny O.J. Made in America. I to jest opowieść, biografia, bardzo długa. Nie pamiętam, to wiele godzin. Przepraszam, nie pamiętam, tak się wciągnąłem w ten film, że go obejrzałem na jednym wdechu, ale rzeczywiście zajęło mi to wiele godzin, co też się rzadko zdarza, dokument tak długi. Jest to biografia O.J. Simpsona, czyli w pewnym momencie największej gwiazdy sportu w Stanach Zjednoczonych. Człowieka, który miał absolutnie wszystko. Miał cały świat u stóp i wszystko stracił. I bardzo mam nadzieję, że ten film wygra Oscara, ponieważ jest niebywały. Marzy mi się, żeby w Polsce zaczęły powstawać takie dokumenty. Takie dokumenty, które nie mają tezy politycznej, bo niestety u nas tak to jest, że te tezy polityczne się bardzo często pojawiają. Więc marzy mi się, żeby takie filmy dokumentalne powstawały. Ale póki co zobaczmy, jak to inni robią. Oczywiście jest sporo bardzo dobrych polskich filmów dokumentalnych. Pamiętam kiedyś w HBO taki film o wiejskich dyskotekach. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, o dyskotekach w małych miasteczkach w Polsce, o tym, jak w sobotę takie miasteczka szykują się do tej dyskoteki, bo dla młodych ludzi to jest najważniejsze wydarzenie w tygodniu. To był naprawdę niezwykły film, taki film, który długo, długo we mnie został. Więc bardzo bym chciał, żeby też o Polsce takich filmów więcej powstawało. Ale my już podjeżdżamy w takim razie po pierwszego gościa, pana dyrektora, ważną osobę. Więc musimy się tutaj zebrać dobrze. O, z kawą. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, panie matko. Dominiku i panie. Dzień dobry. Bartłomiej. Dzień dobry, witam. Zadnę pasy sobie. A dokładnie mówiąc Bartoszu, ale już nie będę Bartoszu czepiał. Bartoszu, no. Bo to są dwa różne imiona, co ludzie, o czym ludzie nie wiedzą. Dzień dobry, panie dyrektorze. Michał Żebrowski. Pinę od samego rana. Teatr Szóste Piętro, zwłaszcza, że w którymś momencie porozmawiamy o finansowaniu, więc to będzie taka dyrektorska rozmowa. Ale na początek chciałbym zdradzić pewną rzecz. Widziałem ostatnio czeską komedię romantyczną. Tak. I patrzę na tą komedię, patrzę. A tam tak, najpierw Michał Żebrowski wychodzi, za chwilę Paweł DeLong wychodzi. Nie będę ukrywał, że to u Pawła DeLonga w domu widziałem, więc... Mówię o filmie Wszystko i Nic, który... Chwalił się. Chwalił się, tak, chwalił się. Jak to się stało, że obaj panowie trafiliście do czeskiej komedii? Zupełnie szczerze mówiąc, moja małżonka przeczytała ten scenariusz, powiedziała, o, wreszcie fajny scenariusz. Przeczytaj, bo może warto zagrać. Przeczytałem, zobaczyłem w nim ambitną próbę zrobienia takiego słowacko-czeskiego filmu, takiego Bridget Jones trochę. Mhm. A z racji tego, że ta kinematografia słowacka ma problemy generalnie, pomyślałem, że może warto się w to zaangażować. Znakomity casting. Pojechałem na zdjęcia próbne, zobaczyłem bardzo fajne
kobiety. Mówię o scenarzystce, o reżyserce, no i znakomitym tutaj obsadził dwóch głównych kobiecych ról. Ta Tania, która gra tam z nami, to jest taka główna aktorka Teatru Narodowego. Znana. Bardzo znana, świetna rzeczywiście dziewczyna. No spędziliśmy parę miesięcy naprawdę w całej Europie kręcąc. Miłe to były zdjęcia i fajna atmosfera, także mam nadzieję, że film również. Nie widziałem niestety, Paweł jest lepszy ode mnie tutaj, bo widział już film. Ten film jest taki bardzo specyficzny, znaczy dla Polaka, jak Polacy zobaczą tą komedię, to będą zdziwieni, dlatego że on jest taki dużo bardziej ostry, jest taki... Tak, to nie, prawda. Znaczy, no niby to jest, my jesteśmy do tych komedii romantycznych zwyczajnych takich łagodnych, takich mięciutkich, a tam jest tak... Niestety jakieś ruchy wykonywać dosyć brutalne. Momenty to jest bardzo są. Krępujące. Momenty są i to takie... Zdecydowane, tak, bym powiedział. Krępujące dla aktora, jest... nie tylko męża i ojca, ale generalnie dla aktorów to są nieprzyjemne sceny. Czy to jest jakaś cecha czeska, że Czesi są tacy, nie wiem... No są na pewno mniej pruderyjni od Polaków. Okay. I te dziewczyny są takie silniejsze tam, one są takie, znaczy są dużo silniejsze, ta główna bohaterka. No Polki też potrafią być silne. Natomiast ale generalnie, tak pokazują filmy. Generalnie, no tak, on jest w sumie subtelny ten film, ale generalnie bardzo w sposób odważny podchodzi do wielu spraw. No, przede wszystkim do takiej woli samostanowienia o sobie. A kiedy pan znajduje czas, żeby na przykład kręcić taki film jak Wszystko albo nic, skoro trzeba jeszcze dyrektorować teatrowi, to jest, chyba zajmuje dużo czasu bardzo. Boże, Stefanie, no na tym życie aktora polega, że gra. No. Ale to jest aktor, który jest dyrektorem jednocześnie. No to jestem, ale my mamy bardzo, bardzo, bardzo prężnie działający, skrupulatnie dobrany zespół. Przede wszystkim pań, tu nie chcę obrazić naszych panów, pozdrawiam ich, ale pań, które znakomicie ten teatr prowadzą, w tym sensie, że no my mamy bardzo liczną widownię, bo to jest 476 miejsc z wejściówkami, 550, jest to trzecia widownia w Warszawie w ogóle. Nie mamy żadnych dotacji państwowych. Trzecia widownia teatralna, tak? Tak, jeżeli chodzi o liczbę miejsc, to jest w ogóle obłęd. I mamy bardzo niewiele osób, ale one są bardzo skrupulatnie dobierane przez lata po to, żeby jeden pracownik łączył kilka funkcji w sobie, bo w teatrze prywatnym, który utrzymuje się wyłącznie z zainteresowania widzów naszą działalnością, no nie może być czegoś takiego jak sufler na przykład, który bierze tam, nie wiem, parę tysięcy złotych miesięcznie jako pensję, no i siedzi i szydełkuje, prawda, w kulisie wtedy, kiedy aktor gra i są nawet takie anegdoty, że wojskowych nie będę... No, nikogo nie będę obrażał. Nie dacie się. Czyli na szóstym piętrze nie ma suflera. Nie tylko, no w ogóle na zachodzie to nie ma takiej instytucji jak sufler. No po prostu aktor musi znać tekst. No generalnie u nas w programie, w umowach jest tak, że aktorzy potrafią tekst na pierwszej próbie czytanej. Bo to generalnie próby nie są po to, żeby się zastanawiać nad tym, co znaczy podaj herbatę. Tylko żeby wiedzieć, że taka kwestia jest, umieć ją na pamięć i w sytuacji ją próbować. Mamy zapisane w kontrakcie, że na pierwszej próbie czytanej muszą znać cały tekst? Słuchaj, ja pamiętam taką, przepraszam, że tak skróciłem dystans. Nie, proszę pana. Nie, skróćmy dystans. Jak Ryszarda II... Parę dziewczyn będzie mi zazdrość. Ryszarda II próbowałem w reżyserii Andrzeja Seweryna kiedyś w Teatrze Narodowym, no to Andrzej mówi, słuchaj, naucz się na pamięć tekstu. Ja tam byłem gościnnie. No więc walnąłem na pamkę na pierwszej próbie cały tekst na pamięć i pamiętam legendarny inspicjent Teatru Narodowego, pan Kuszczyk, mówi tak, pierwszy raz widzę aktora, który by na pierwszej próbie czytanej umiał tekst na pamięć. Podchodzę do Andrzeja, mówię, wiesz Andrzej, tutaj mówią, że już się nauczyłem i że to takie fajne i tak dalej. On mówi tak, wybacz Michale, ale na zachodzie to jest standard. Trzeba być przygotowanym do pracy, to prawda. Ale skoro już rozmawiamy o finansowaniu teatru, a rzeczywiście teatr Szóste Piętro jest tutaj bardzo często pokazywany jako taki wzór teatru, który nie wyciąga ręki po publiczne pieniądze. No tak jest, no, to jest fakt. No, wszyscy o tym wiemy doskonale. To ja bym chciał zapytać, czy wystawiłbyś, że tak skrócę dystans, klątwę u siebie w teatrze? Ale co to znaczy? Bo to przecież jest tylko tekst. To ale klątwa takiej, może być pokazana na dziesiątki... W takiej postaci, w jakiej reżyser zaproponował. A ja niestety nie widziałem przedstawienia, więc ja nie no, ale nie na mogę. Pewno, no, ale znamy przecież, wiemy, no, wiemy. Ale co wiemy? Gdyby przyszedł na przykład i powiedział, panie dyrektorze, no ja mam taki pomysł na ten spektakl,
żeby na przykład były sceny seksu oralnego z papieżem tam. No to trzeba wydać zgodę, trzeba powiedzieć, dobra, ja robimy... wiedziałem, że będę pytany o to, ale ja no, po prostu no, nie chcę wrzucać jest... granatu tam, gdzie, żeby to... Trudno nie pytać bardzo, o to. To jest... no, trudno nie pytać, ale łatwiej się wypowiadać, jak się widzi przedstawienie, no bo naprawdę, no, no, no bardzo trudno jest. To zapytam się, dobrze, to zapytam no, tak. się to, bardziej teoretycznie. Czy są jakieś granice prowokacji w teatrze, są. Której byś na przykład nie pozwolił? Ja nie mówię, że to jest jedyny model teatru, bo ja uważam, że teatr powinien być różnorodny i dobrze, żeby był różnorodny, a nie jedyny słuszny. Mhm. Natomiast ja wolę, skromnym moim zdaniem, teatr, który jednoczy ludzi wszelkiej maści, narodowości, wyznania, koloru skóry w wspólnym akcie podziwu dla kunsztu artysty, którego się obserwuje na scenie. Bo to jest cholernie trudne. I takich reżyserów jest no, w Europie, myślę, kilkunastu albo kilku nawet, którzy potrafią nie dzielić ani łączyć. Ja w ogóle uważam, że teatr ma niezwykłą, szczególnie dzisiaj, szansę pokazania, że teatr jest właśnie miejscem, w którym ludzie są razem, jak mawia mój wspólnik i dyrektor artystyczny Teatru Szóste Piętro. Miejsce, w którym ludzie są razem i powinni być razem, i powinni czuć być razem, i chcieć być razem. To jest niezwykle ważne. Tak, ale jednocześnie zadaniem artysty, nie tylko w teatrze, ale każdego artysty, jest też zmuszanie ludzi do myślenia. No a o czym ja mówię? Ja właśnie mówię o tym, żeby oni siedzieli i byli zmuszeni do myślenia. Bo jeżeli masz grupę ludzi, których chciałbyś na przykład uczulić na pewien, pewien fakt, czy im coś pokazać, to co im z tego, że na przykład zrobisz przedstawienie, w czasie którego oni wyjdą obrażeni? Co z tego? Czy do nich dotrze? Nie, trzeba taką prowokację artystyczną posłużyć się, aby oni poskrobali się w głowie w domu i pomyśleli, kurczę, to chyba nie do końca jest tak, jak ja myślałem. No ale żeby zostali w teatrze, no co z tego, że wyjdą, no to przecież jest głupota. No, ale nie żyjemy w takich czasach, w których żeby ludzie się zastanowili nad czymś, żeby właśnie nie wyszli z kina i zapomnieli natychmiast o filmie, bo przejeżdżam pod moją kochaną operą, tak postanowiłem przejechać. Świetnie. No, bardzo lubię to miejsce. Żeby ludzie pomyśleli o czymś i żeby im dłużej w głowach to zostało, to trzeba nimi wstrząsnąć. To już nie wystarczy dzisiaj po prostu pokazać, nie wiem, Dziady i tak jak w 68 roku i cała Polska nagle o tym zaczyna mówić i przeżywać. Ale tak tylko trzeba te Dziady jeszcze zrobić, żeby aktorzy byli nago i żeby jeszcze strzelali z prawdziwej broni do siebie na scenie. Nie, no. Nie, to chodzi o to, czy widza, że tak powiem, boli pupa w teatrze, czy nie. To znaczy, czy on się nudzi, czy się nie nudzi. Przecież widza nie obchodzi to, czy idzie do teatru instytucjonalnego, czy do prywatnego. To on wybiera się od czasu do czasu do teatru, płaci za to swoje ciężko zarobione pieniądze i ma prawo do jasnej ciasnej wymagać od teatru tego, żeby go nie nudził. Żeby go nie nudził, żeby nie wyszedł rozczarowany. To naprawdę nie jest wiele, ale to jest tak strasznie trudne, żeby zrobić dobre przedstawienie. Ja już ja w ogóle nie wnikam w to, co tam się na tym przedstawieniu dzieje. Czy to są Gardzienice, czy to jest Teatr Szóste Piętro, czy Teatr Narodowy. Zgadzam się całkowicie z tego, że większość widzów nie ma pojęcia, czy teatr, do którego idą, jest finansowany tak. z prywatnych pieniędzy, z publicznych. Nie mają pojęcia na ten temat, ale jednocześnie widz też wie, kiedy idzie do teatru, to wie, czy idzie, czy do kina na przykład, że idzie na komedię romantyczną, to wie, że ten popcorn dziewczynę przytuli, popcorn razem z jedzą, będzie miło i sympatycznie. A co innego jest, jak idzie na jakiś trudny film, nie wiem, Pokot na przykład. Tak? Widz zazwyczaj kieruje się nazwiskiem aktora. Aktora. I chce na przykład, ja bardzo bym chciał, żeby w naszym teatrze Szóste Piętro ludzie czuli się bezpiecznie. Niezależnie od tego, czy są ciemnoskórzy, czy biali, czy są chrześcijanami, muzułmanami, czy mają 80 lat, czy 15, oni się mają czuć bezpiecznie, że ich wrażliwość, poczucie humoru, estetyka, znaczy pejzaż duszy nie zostanie po prostu zgwałcona. To jest bardzo trudne, żeby ludzi jednoczyć, no ale to jest moja ambicja. Czyli poczucie na przykład zakłopotania widza w teatrze. Prywatnego? Moim zdaniem nie powinien. Widz musi się czuć bezpiecznie. On musi siedzieć i mówić, Jezus Chrystus, ale nieprawdopodobne to, co się dzieje na scenie. To jest miejsce, w którym ja chcę być, nie chcę stąd iść, bo to jest tak cudownie. Zapomniałem o tym, że życie jest ciężkie, że mam kredyt, że mam tyle problemów. Jest tak fantastycznie, jest szkoda, że ja rzadko chodzę do teatru. Tyle rzeczy niesamowitych czuję, widzę i tutaj rozumiem, dotykam. To jest nieprawdopodobne. To jest bolesne. To mnie boli, ale ja się nie czuję
przegoniony, prawda? W tym sensie. To jest bardzo trudne. Ja nie mówię, że to jest proste, to jest bardzo trudne. Ale jednocześnie rozumiem, że jakaś różnica pomiędzy teatrem, który jest finansowany z publicznych pieniędzy, choćby częściowo, a takim, który publicznych pieniędzy nie bierze, jest. Jaka? Pytam się, jaka. Przepraszam, robimy. Przepraszam cię bardzo, robimy Czechowa. Ale dlaczego nie? Przepraszam cię bardzo, robimy Czechowa, robimy Gogola. Gogola teraz. W obsadzie, o której marzyłby każdy dyrektor teatru w Polsce. Za chwilę być może, jeszcze o tym nie wiem, mój dyrektor, ale być może zrobimy w przyszłym roku Szekspira. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest lepsza literatura? Teraz za chwilę robimy Niezwyciężonego Betsa. To jest prapremiera polska, którą kupiłem za ciężkie swoje zarobione pieniądze. Nowa sztuka, której polscy widzowie nie widzieli. Znakomita satyra na współczesny świat. Proszę pokazać mi, który państwowy teatr tak działa. Jest kilka. Więc my w gruncie rzeczy idziemy tą samą ścieżką. Mamy prototyp światowy. Gramy z najlepszymi aktorami, najlepszą literaturę i jeszcze nie bierzemy za to pieniędzy od państwa. Dobrze, ale skoro tak, ja słyszę ciągle, że teatr z prywatnych pieniędzy to jest fajnie, bo wtedy można sobie właśnie wszelkie prowokacje urządzać, wszystko robić, co chcesz. To dlaczego, skoro robisz Czechowa i Gogola, to dlaczego nie ubiegasz się o publiczne pieniądze, które byś dostał? Bo to są takie rzeczy naszych... Ty się ubiegaj, ty pójdź i powiedz, że Broski robi, należy mu się. Pójdź ty. Dlaczego ja mam iść? Bo to twój teatr. No dobrze, ja no ale jak ja pójdę, to mi powiedzą, to co mi mówią, no. A co mówią? No ja jestem człowiekiem traktowanym z pogardą. Ponieważ ja mam świetnych aktorów, przede wszystkim mam świetnych aktorów, świetną literaturę i jeszcze najgorszą rzecz. Publiczność. Jak może być publiczność w teatrze? Przecież to jest zgroza. To jest zgroza. Przecież Franceschi, Kowalewski, Grabowski, Żółkowska, Dereszowska, Kaczor, to jak oni, przecież to jest straszne, tam chodzą ludzie do tego teatru. I jeszcze kupują bilety. Okropna rzecz, wstrętna. Ale to znaczy, że gdyby chcieli dać teatrowi Szóste Piętro pieniądze, to byś nie wziął ich? Ale ja nie mam, że tak powiem, ja nie mam podstawy prawnej do tego, żeby wziąć. Ja im nie zazdroszczę, niech oni robią, biorą i ja uważam, że do 27 lat temu zmienił się system i jest po prostu szansa na to, że powstają teatry prywatne. Ale teatr instytucjonalny w Polsce ma olbrzymie zasługi i on powinien być dotowany. Ja mam pytanie o skalę i o to, w jaki sposób. I od wielu lat już powtarzam, że to nastąpić powinna głęboka, druzgocąca reforma. Tylko powiedz to tym, którzy piszą o teatrze. Przecież oni żyją z tego, żeby pisać o teatrze i żeby jakieś pieniądze publiczne były w tym teatrze, bo oni z tego żyją. Oni nie mogą wyjść na rynek, taki powiedzmy, wolny rynek teatralny i zrobić przedstawienia, bo z nami przegrają z kretesem. No. Z kretesem przegrają. A, dobrze, ale jednocześnie mówisz, że jednak jest jakaś rola państwa w finansowaniu teatru. Jakaś olbrzymia. No, gdyby się zakończyła, to by była tragedia. Musi być rola państwa, no bo przecież, tak jak powiedział Churchill, jak wybuchła wojna II światowa i kazał swoim ministrom robić cięcia i oszczędności, bo się szykowali do wojny i przyszli ci jego ministrowie i mówią, mamy, panie premierze, już mamy. Zaczynamy od kultury. On mówi, zaraz, chwila. Od kultury nie możemy obcinać pieniędzy, no bo jeżeli obetniemy pieniądze na kultury, to po co ta wojna? Tak było, to prawda. To jest no, głęboko mądre. Jest bardzo... No dobrze, ale ta dyskusja... No... O granicach tego, co wolno w teatrze sponsorowanym, bo zgadzamy się z tym, że w prywatnym teatrze to jednym z plusów jest to, że nikt nie może ci powiedzieć, co masz robić. Tak, cokolwiek zależy, jest twoje ryzyko, twoje pieniądze. Jak to nikt? To masz aktorów, masz scenografa, masz dyrektora teatru. No, są ludzie mądrzy, którzy pracują przez wiele lat w określonym guście, poetyce. No, przecież oni pewnych rzeczy na scenie nie zrobią, bo powiedzą, czy ciebie pogięło. Czyli ludzie pracują w Teatrze Szóste Piętro też dlatego, że rozumiem, że dobre pieniądze dostają, ale też dlatego, że wiedzą, że ich nikt nie zaskoczy w takim sensie, że nikt nie każe czegoś robić. Pieniądze, ja nie wiem, czy dobre pieniądze, bez przesady. Przede wszystkim nasz teatr jest przedłużeniem szkoły teatralnej. Dlatego, że my sobie siedzimy w naszej wielkiej sali prób i tam nie ma gwiazd, powiedziałbym, gwiazdą jest ten, kto coś potrafi na scenie, ale naprawdę najwspanialsze jest to, że jeżeli jakiś aktor, niezależnie od czego się nazywa, Jacques, Pazura, Habior, czy Franceschi, czy Kowalewski, jeżeli będą chcieli wejść na scenę i z reżyserem, który się ich nie obawia, który ich jednocześnie szanuje, rozumie, popracować nad wspaniałą literaturą głęboką, którą razem wspólnie wybrali, zgodzili się dobrowolnie na ten spektakl, popracować z
pożytkiem dla widza, no to to jest miejsce takiego prawdziwego warsztatu, pracy warsztatowej. Ja o taki teatr mi chodziło. To jeszcze mamy ostatnią minutę rozmowy, to powiedzmy, co w tej chwili w teatrze szóste piętro? 11 marca, Orzenek, Gogola, no w gwiazdorskiej obsadzie. Bardzo, bardzo Państwa zapraszamy. Spektakl o tym, jak, czy uda się nam zachować naszą własną tożsamość w świecie sztucznym i zakłamanym. Potrzebie bliskości, o tym, że jest taki moment w życiu, że jeżeli nie wsiądziemy do pociągu, to on bezpowrotnie odjedzie i już nas nigdy nie zabierze. Rany gościa, jak pójdę, ale, to się zdołuje. Nie, no, ale to jest arcykomedia, to jest komedia, ale chcemy zrobić tak, jak to u Gogola było, żeby ludzie śmiali się, nie tylko śmiali się, ale również uronili łzę nad nami, na naszym wspólnym, ciężkim ludzkim losem. Czyli idziemy do teatru myśleć po prostu. Wzruszać się, myśleć i uśmiechać. A jak się przy okazji dobrze pobawimy, to też super. Tak, to nie jest zabronione. Dziękuję panie, bardzo. Panie Bartoszu. Dziękuję panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.